Okej, okay, więc piszecie od jakiegoś czasu do mnie, nie dość, że w komentarzach, to jeszcze na Instagramie. Napisała do mnie też Zosia. Zosia wysłała mi pewnego shorta, bo ostatnio grałem w coś takiego jak Uwięzili mnie w Pint Exe. I napisała tak. Myślę, że tak, po odcinku Uwięzili mnie w Pint Exe mogę stwierdzić, że podobają ci się tego typu gry. Może się podoba widzom. Jaka decyzja? Ja mówię, myślę, że do zrobienia. A Zosia jutro wleci? Ja mówię, tak, za 10 minut. No kuźwa, nagrać muszę, no dajcie mi chwilę, nawet jak coś podsyłacie. I podesłała mi takiego shorta. Ta gra posiada tylko jeden poziom. W tej grze jesteś tym oto niebieskim słonikiem. Twoim zadaniem jest wcisnąć czerwony przycisk, który otwiera bramę i wejść do tunelu, tym samym kończąc level. Każde wejście do tunelu oznacza rozpoczęcie tego samego poziomu od nowa, ale na innych zasadach. Czasami odwraca się sterowanie, innym razem słoń sam skacze, albo czerwony przycisk zamyka bramę zamiast ją otworzyć. Gra nazywa się This is the only level i jest dostępna za darmo w przeglądarce. I jak już Ćwirasek wyjaśnił wam, o co chodzi, no to czas zagrać w grę, która ma tylko jeden poziom. I zagrało w nią 12 milionów ludzi. 12 milionów ludzi. Ja pierdzielę. Zacznijmy. O. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Casehack, czyli strona, na której możesz zdobyć nowe i przecudowne rzeczy do swojego ekwipunku w CS2. Na stronie znajdziecie masę skrzynek z mega dobrymi skórkami w przystępnych cenach. I pamiętaj skorzystać z kodu KAROLEK10 i otrzymaj 10% bonusu do depozytu, a jeśli jesteś nowym użytkownikiem, z moim kodem KAROLEK10 otrzymasz dodatkowo dwie zupełnie darmowe skrzynki, a saldo możesz doładowywać przez takie metody płatności jak m.in. Blik, karta płatnicza, PaySafe Cardy, Krypto czy też Google Pay. Możesz skorzystać z codziennych bonusów na stronie i otrzymywać darmowe nagrody. Graj w bitwach i zdobywaj jeszcze więcej skinów dzięki rywalizacji z graczami na stronie. Casehack wypłaca też skiny natychmiastowo. Jeśli zdecydujesz się wydać więcej na stronie, otrzymasz bonusowe cashbacki za granie, a odbieranie skinów resetuje wartość twojego bonusu. Możesz ciągle rozwijać swój poziom na stronie, im więcej razy zagrasz, tym wyższy zdobędziesz level, a expa otrzymujesz poprzez otwieranie skrzynek czy granie na przykład w bitwach z innymi graczami, a każdy level doprowadzi cię do zdobycia coraz to nowej nagrody. Aktualnie na stronie trwa również spooky event ze świetnymi skrzyniami i nagrodami. Dziękuję Casehack za możliwość współpracy i zaufanie. Dobrej i przede wszystkim odpowiedzialnej gry. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby grać na stronie, a was zapraszam do odcinka. Arrow keys required. O, dobra, czyli mamy słonia, który... Odblokowaliśmy coś? Łatwe! Przechodzimy poziom, ale czy to jest na pewno... O nie, odwrócone sterowanie. Skacze się na strzałkę w dół. Ty, łapeczkę zostaw, mordo, bo... Bo przechodzę to. Normalnie to robię. Zero def, zero śmierci. Mamy skakanie, a tutaj... O nie, przycisk zamknął nam bramę. Musimy go nacisnąć jeszcze raz. Albo wyjść do góry. Do góry wyjść. Ja pierdzielę, wiedziałem, że to się wydarzy. Czyli co, muszę umrzeć? O nie, dobra, czyli nie naciskać przycisku. Okej, rozumiem. Nazywane jest to jedną z najtrudniejszych gier na świecie, ale też grom z tylko z jednym poziomem. Nie mogę chodzić. Alternate Coral Scheme na wsadzie. Na... Okej, czyli mogłem to zrobić po prostu myszką. Nie wiem, ile tu jest poziomów. Naprawdę, niby wciągnęło mnie. Oj, grawitacja. Ale porąbana grawitacja! Ale porąbana! Już nie mogę skakać. Koniec. Masz 5 skoków w tej grze tylko. Naciśnij. Nawet nie muszę skakać. Po prostu to przejdźmy. Dobrze. Czy jest jeszcze jeden level... Sam... O mój Boże, sam mi skacze! Ale ska... Dobra. Jestem gotowy. Nie odbijaj się już, dobra. Kolejny poziom gotowy. Gram dopiero minutę 30. Dual Appearance. Ej. Co? Kolce mnie wybijają? Chyba tak. Skorzystaj, to jest jakieś niesamowite zdolności, kuźwa, że akurat kolce wybijają mnie do góry, dobra. Kolejny poziom. O, nie dotykaj różowego, prawda? Już nie mogę skakać. Już jest dupa. O mój Boże. O mój Boże, podskocz. Dobra, czyli różowego miałem nie dotykać. Candy Stripe of Doom. Arrow Control, czyli kontrola na... Co jest? A, to mi kontroluje. A jak się skacze? O, ja pierdzielę! Czyli na... Powoli. Okej. Nie chciałem nic ruszyć. Tutaj mamy... O, wieje mocno. O, ja pierdzielę. Ale wiatr! Cofa mnie... O, kuźwa, cofa mnie do tyłu.
Dobra. Stąd się trzeba wybić. Teraz już do końca. I... Dobra, mogę skakać? Mogę. Ze przeskakaniu się szybciej porusza. No dobra. Teraz mamy dalej pierwszy level oczywiście. No returns, no refunds. A, czyli nie można wracać. Nie można się cofać do tyłu. Po prostu nie można iść do tyłu. Czyli jakbym na przykład zrobił teraz tak... Żeby przejść. Chciałem skoczyć na górę i zobaczyć, co się wydarzy, jak nie mogę wracać. Stay low. Pozostań nisko. A, no tak, no bo nie trzeba było naciskać przycisku. No tak, left, right, march. A, lewo, prawo na strzałkach. O, yeah! Ale to chodzi, ale to chodzi. Paluchy sobie dzisiaj wyrobię. Lewy, prawy. Po co mi lewy, prawy? Zaschło mi w gardle, nie wiem, czy to tam tak wiało na tamtym poziomie ze słoniem, że mi tak zaschło w gardle. One leap of fate. Co to może oznaczać? Jeden skok wiary. A, dobra, dobra, nie w tę stronę. Czyli mam tylko jeden skok. I teraz już nie mam skoków i mogłem to wykorzystać. I teraz mogłem przejść stage L4. Nie wiem, czemu tak się nazywają. Time to refresh. Time to refresh. Refresh to jest odświeżenie. Czemu ja mam 25 śmierci? Przecież ja to mogę zrobić na zero. Czy ja miałem naprawdę odświeżyć ten poziom? Być może. Halo? Programisto? Halo? O! I już działa! Odświeżyłem poziom i działa! Zajebiste! Następny! Keep hitting it! Czyli grzej go. Czy muszę nacisnąć 70 razy przycisk? A, musiałem go podgrzać, może i ponaciskać. Nie wiem, bardzo dziwne. Worried about nothing, nie przejmuj się niczym. Czyli po prostu przejdź ten poziom. To jest porąbane, ale łatwe. Collapse. O, jaki Super Mario Bros. Niszczy się... Ej, nacisnąłem. Chamie. Oj, chamie, zaraz... Zaraz, nie będę miał jak, chyba że dołem. No przecież nacisnąłem. Ile razy mam jeszcze to nacisnąć? Ile razy? Chyba że plan jest taki. Wiem, ale łatwe. Oj, dobra, już wiem co zrobić. Już wiem co zrobić, musimy... Przestań! Słoniu, ty... Trąbo długa! No ja chcę tam wskoczyć. Ja pierdzielę, nie? Bo lewą się ciężej gra. O! 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 Proszę bardzo! Można od tej strony. Stuttering. O Jezu, ale komuś ping skoczył. Ale komuś ping skoczył. Fatalne. I jestem na końcu levela, bo robię to... Bardzo powoli się odblokowało. No, czy to było normalne? Do you remember? Zwariowałeś? Pamiętam jak coś. Grałem w to 723 razy. In between gravity. A, in between gravity. O, rozumiem. Czyli fioletowe jest G. O, ja pierdzielę. Ej, no byłem na fioletowym. Popatrz. Dobra, jestem bezpieczny. Tu. Obydlaku, dobrze. Ale to zrobił. Teraz Mimes Folly. Czyli co? A, Mimes Folly. Ściana mina, dobra. Czyli tędy nie przejdę. Tędy mogę. Kuźwa. Gdzieś ty nie dał ściany. Tu nie ma na pewno. Tu nie ma, dobra. Czyli Mim postawił ścianę, musiałeś to zrobić. Center keyboarder. Czyli na H, na T się skacze. Środek klawiatury. F, G, H i T. Łatwe, ale mimo wszystko stage kompletny. Uppercase. Co?
Czym jest uppercase, świnio, i dlaczego nie mogę odblokować... A, chyba, że muszę uderzyć od dołu w to. Nie? Ej, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Przepraszam, to ja nie wiem, co... Ale działaj! No! No działaj! 5 minutes later. Kurwa, najbardziej poziom... No jaki trafiłem, nie umieraj, no! Nie umieraj, dobra, jakieś przyciski. Ctrl Alt. Spacja. Caps Lock. Caps Lock. Kuźwa, 12 lat tu straciłem. Nie no, zwariowałeś z Caps Lockiem? Ja pierdyle. When it feels like it. Kiedy już czujesz, że to jest to. A to nie jest to. Okej, okay, czyli co? Naciśnij. A, w pewnym momencie tak jakby samo. Kurde. Nie wiem, czy tu trzeba wyczuć dobry moment. Nie no, na sekundę? Zwariactwo jakieś. Trzeba na czas wyliczyć. No już byłem! Kurwa, oszuści! Bandyci, otwieraj. Otwieraj. Otwieraj! Jestem, dobra, czyli miałem poczekać. Jakiś tam Bogdan stał i machał wajchą góra-dół. Or is it? Co? Co? Ale... Tu nawet nie było ściany! Jakie... Jestem debilem! Credit page, scena kredytowa, czyli musisz wrócić do góry. Na bank, nie ma szans. Credit page. Czyli ja muszę wejść do menu i dać credits? Mind menu and unlock stage 27 for me. Zajebisto, odblokowaliśmy kolejny level, dziękuję. Znaczy ten, credit page, odblokowaliśmy sobie tą zieloną ścianę, ściągnęliśmy. Level... O nie. Opa. O panie, za pierwszym! So close to się nazywało. Closing shop, zamknięty sklep. To nie miało żadnego znaczenia, to był najprostszy level. No sweat. Przecież nawet się nie spociłem. Co ty... Yes. Yes, yes, it is. Pokonałeś jeden level całą grę. Cały jeden level 30 razy, a zmarłeś 60, nieważne. To było na następnym levelu, możesz dowiedzieć się więcej. Jesteśmy bardzo dumni, że udało ci się ukończyć. Jesteś specjalny. 14, 38, 65 śmierci. No jestem specjalny trochę. To tu się wydarzyło. Łapeczkę w górę zostaw, subskrybuj, jeżeli chcesz więcej takich gier. I podsyłajcie mi, tak jak Zosia na Instagramie, czy na YouTubie, właśnie tego typu gierki. Trzymajcie się. Na razie. Na razie. Ta muzyka, kuźwa, jak w cyrku, jakby my już mieli popcorn kręcić z mikrofalówki. Na razie.